Cześć, Rok. Dzięki za twoją odpowiedź. Też tak na szybko. I to jest odpowiedź do odpowiedzi Roka na mój film dotyczący wiedzy i niewiedzy. Chyba mam nadzieję, że tam YouTube to gdzieś tam ładnie podlinkuje. Faktycznie wspominałeś, że my mamy trochę pewnie inne spojrzenie, bo jesteśmy trochę starsi, jesteśmy w podobnym wieku i inaczej pozyskiwaliśmy wiedzę. Ale też przypomniało mi się, oglądając twój film, początki, kiedy internet stawał się w Polsce popularny, czyli tam ten numer 02021. To nie są początki internetu, ale początki, kiedy internet stawał się popularny. I pamiętam, że gdzieś kiedyś wyczytałem takie zdanie, które potem mi bardzo mocno utkwiło w głowie, że właśnie wraz z postępem i rozwojem internetu zmienia się pojmowanie wiedzy, bo właśnie z wiedzy takiej nabytej, wkutej i takiej, której pozyskujemy, znajdujemy ją w książkach, przechodzimy właśnie w etap, kiedy wiedzy jest mnóstwo informacji i mądrość człowieka będzie polegała na tym, jak tą wiedzę będzie potrafił odnaleźć, przebić się właśnie w gąszczu informacji i potem zastosować, a nie to, co ma w głowie. I to faktycznie się zmienia i dzisiaj jest przerażające. I zgadzam się, że faktycznie, chociaż dawno nie byłem w szkole, więc nie wiem, jak to wygląda, ale uczniowie z naszego, nauczyciele z naszego pokolenia albo jeszcze starsi faktycznie gdzieś tej wiedzy nie przekazują. Być może jest to czasem pewnie wina systemu, czasem też osobowości, właśnie takiego sposobu ogarniania się w tym gąszczu informacji, zweryfikowania, czy to, co my mówimy, to, co znajdujemy na serwisach internetowych, w sieci, czy nawet na Wikipedii, to jest rzeczywiście prawdą, czy nie. Tego faktycznie jest bardzo trudno się nauczyć i do tego trzeba specjalnych narzędzi albo właśnie innej odpowiedniej wiedzy. Ale nie zgodzę się z tobą, że dzisiejszy młody człowiek ma wspomnienie, że ma dzisiaj przesrane i strasznie źle. Ja przyznam szczerze, że strasznie chciałbym mieć dzisiaj 15, 16, 18 lat. Dzisiaj takie morze możliwości, jakie ma przed sobą młody człowiek. Ja też obracam się trochę w środowisku młodych przedsiębiorców, młodych ludzi, którzy właśnie wykorzystują internet do swoich celów, do robienia własnych firm. Jak teraz zwracam się do widzów Roka, jak wygooglacie takie pojęcia jak Barcamp, Startup Weekend, postaram się zalinkować pod tym wpisem różne imprezy, to zobaczycie, jak dzisiaj wiele można zrobić właśnie z takiej wiedzy pozyskanej z internetu. I z wiedzy, i z kontaktami, które ten internet pozyskuje. Więc wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj, okej, młody człowiek, wracając jeszcze do tych nieszczęsnych odpytywanych w matura, to bzdura. Jeżeli jest takim właśnie, nie wiem, leniem albo ignorantem, który chodzi do szkoły i tam, zakuj, zdaj, zapomnij, żeby tylko przeżyć, to faktycznie ma ciężko, prawda? I potem pewnie to są ci, co tam protestują, potem są oburzeni i tak dalej. Natomiast jeżeli dzisiaj człowiek jest głodny wiedzy, ma swoją pasję, potrafi siedzieć godzinami nad jakimś tematem, zgłębiać go, odszukiwać, no to kurczę, dzisiaj ma naprawdę ogromne możliwości kontaktu z ludźmi z całego świata, z ludźmi podzielającymi jego pasję i przede wszystkim można zdobyć wiedzę. No jak gdzieś tak też obserwuję to, co się dzieje właśnie na blogach i vlogach, właśnie w tej dziedzinie, nie tyle rozrywkowej, co właśnie profesjonalnej, może tak zawodowej, gdzie właśnie można zdobyć wiedzę i się rozwijać. I to jest fascynująca rzecz. Zastanawiam się, bo jak wspominałeś o Tofflerze i o innych książkach, zerknąłem na swojej półce, na swoją półkę. Jeżeli czytelników zainteresuje, może wkrótce zrobię jakiś konkurs, bo znalazłem, mam kilka egzemplarzy książek z kolei Manuela Castelsa. To są właśnie też książki, które powinny zainteresować tych, którzy interesują się zmieniającymi mediami. To jest Społeczeństwo sieci i Siła tożsamości. I chyba jeszcze gdzieś jedną, jeszcze trzecią powinienem mieć, więc może zrobię jakiś konkurs i w ogóle myślę, żeby więcej jakichś konkursów robić na blogu. A dzisiaj będzie taki konkurs.
Okej, to tyle. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam tymczasem. Do zobaczenia. Hej.